witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszne placki ze śliwkami. Do przygotowania będziemy potrzebowali 400 g mąki pszennej, 400 g śmietany 12%, 350 g słodkich śliwek, 4 jajka, 3 łyżki cukru, 1,5 łyżeczki sody, szczyptę soli. Do miski przekładam śmietanę, jajka, cukier, sodę, szczyptę soli i przez chwilę miksuję, tak żeby składniki się połączyły. Następnie dodaję mąkę i miksuję, tak żeby nie było grudek. Do tak przygotowanego ciasta dodaję pokrojone śliwki. Dokładnie mieszam, ciasto jest gotowe, teraz będę smażyła placki. Na rozgrzanym oleju na patelni smażę placki z każdej strony na jasno-brązowy kolor. Placki smażę na najmniejszym płomieniu. Usmażone placki układam na ręczniku papierowym, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Placki są gotowe, życzę smacznego!